Dzień dobry pani doktor. Mam pytanie do pani doktor, czy między wami, historykami, naukowcami, jakie są stosunki, bo pani pracuje w Stanach Zjednoczonych? Nie? W Polsce. W Polsce? W Lublinie, ja jeżdżę tylko na wykładami, tak. Ale jaki pani stosunek jest naukowy do pana profesora Jerzego Roberta Nowaka na przykład? Bo ja na przykład sporo czytam i słucham, natomiast jakoś z pani publikacją się nie spotykam najczęściej. Bardzo proszę. Dziękuję. No proszę państwa, dlatego tak, że większość historyków jest przypisanych do uniwersytetów, do panu, do... A ja jestem taki wolny strzelec, ponieważ lubię robić tematy i takie, które uważam, że mnie interesują i są potrzebne Polsce, a posiadanie szefów i struktury uniwersyteckiej czy jakiejkolwiek innej to są ograniczenia, to się robi to, co szef każe. Ja nie lubię mieć szefa, ja sama sobie jestem szefem. I dlatego lata temu, 25 lat temu odmówiłam pracy na moim macierzystym uniwersytecie i nigdy nie związałam się na stałe. Jeżdżę z wykładami jako visiting professor, to się nazywa w Ameryce. Dorabiam, żeby nie umrzeć z głodu, ale też, żeby swoje idee, jeśli chodzi o stosunki polsko-żydowskie, tam zaszczepiać, bo to jest ważniejsze, proszę państwa, tam niż tu, bo my sobie tutaj możemy, no nie idee, tylko odkrycia, te dokumenty, które znalazłam. No ostatni artykuł, nie wiem, może ktoś z państwa czytał, w Gazecie Wyborczej w obronie profesora Jasiewicza głos zamordowanych Żydów opublikowałam. Bo o to chodzi... Warszawskie. W jakiej gazecie? Nie w Wyborczej. Ja powiedziałam Wyborczej? A nie. W Warszawskiej. Bo o to chodzi, że my tu, że to właśnie przykład profesora Jasiewicza jest klasyczny. Robił badania w ramach panu. Jak się zrobił coś, co się szefom nie podobało, to go wywalili. Mnie nikt znikąd nie wywali. Jak się państwo znudzicie, to możecie mnie z tego namiotu wywalić. Tyle. Ale to też jest dramatyczna sytuacja historyków. Ja w jednej z książek, bodajże w książce Żydzi, Polacy czy po prostu ludzie, cały rozdział zatytułowałam Historyk, zawód najwyższego ryzyka, proszę państwa. Dlatego, czyli strach ma wielkie oczy. I to mówię o tym strachu, że rzeczywiście historycy, którzy są wpisani w struktury jakieś uniwersyteckie czy jakiekolwiek inne naukowe, boją się. Wychodzi im ze źródeł czarno na białym to i to, ale oni tego nie napiszą, bo stracą pracę, a mają w domu dwoje dzieci czy troje, tak? Więc ja po prostu w pewnym momencie zorientowałam się, że to tak wygląda. Podziękowałam i po prostu nie bywam na salonach. To też w tej książce, którą Hania tu trzyma, od 2000 bodajże roku nie jeżdżę na sesje historyczne, bo to jest strasznie nudne. Zbiera się Towarzystwo Wzajemnej Adoracji, ble, 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 opowiada i w pewnym momencie zawsze, jeśli chodzi o stosunki żydowskie, pada stwierdzenie, a Polacy są antysemitami, bo nawet w jasełkach mają Żyda. Więc ja, proszę państwa, postanowiłam zgłębić problem i w książce Poza granicą Solidarności dałam cały rozdział wokół stereotypów i odkryłam, znalazłam źródła średniowieczne, które dowodzą, że Żyd to przyszedł do naszych jasełek z Hiszpanii, z Niemiec w XI-XII roku, zanim jeszcze w ogóle Żydzi się w Polsce pojawili. No więc to są takie przygody, ja bardzo kocham swój zawód, bardzo ślubowałam, miałam przy siebie, jak się doktorat broni, to przynajmniej na kulu składa się po łacinie przysięgę. I ja staram się być wierna tej przysiędze. Dzięki Bogu nie mam szefów, nikt mnie, powtarzam raz jeszcze, z pracy nie wyrzuci i robię swoje.